Na przestrzeni dziejów mieliśmy wielu sławnych Mikołajów. Wśród nich Mikołaj Zmiry, Mikołaj Rej, Mikołaj Sęp-Sarzyński, Mikołaj Krawczyk i oczywiście znany chyba wszystkim najbardziej, w szczególności w Grudziądzu, Mikołaj Kopernik. Było też wielu lub nadal są Mikołajowie zagraniczni, o podobnie brzmiącym imieniu Nikołaj, jak Nikołaj Gogol, Nicolas Cage. Więcej o sławnych Mikołajach mogliśmy się dowiedzieć w mikołajowym wykładzie Krystyny Borucińskiej, który odbył się w Grudziąckim Muzeum, właśnie pod tym tytułem Sławni Mikołajowie. Musi mieć być, jeśli nie taki wielki artysta jak Mikołaj Kopernik. Kilka koncertów, na wszystkie koncerty był Chopin i wtedy sobie postanowił, że on musi grać tak na fortepianie, takim wirtuozem być, jak Paganini na skrzypcach. A Paganini już dobrze wiedział, że mówią o nim, że on ma taki talent, że podpisał akt z diabłem. Tak cały czas się mówi i do tej pory się mówi, że miał taki talent niesamowity, że po prostu jakaś siła wyższa, jakaś właśnie akt z diabłem podpisał i ma taki talent. I miał taki talent. No, zmarł w 1840 roku, ale już nie w takich rozkoszach. Majątek miał olbrzymi. Przekazał ten majątek swojemu ukochanemu synowi, a sam umierał na gruźlicę i na wszelkie inne choroby. Bardzo cierpiał, nie mógł komponować, komunikował się tylko tak pisemnie albo na miejscu. W każdym razie końcówka była nie taka znowu. Przenosimy się teraz do Rosji. W Rosji również mamy wielkiego, niesamowitego Mikołaja kompozytora, Mikołaj Rimski-Korsakow. Wspaniały, należący do grupy pięciu, tak zwana Magucia Jakućka, to znaczy potężna gromadka. Tu mówię do uczących się rosyjskiego. To w tej potężnej gromadce było jeszcze czterech innych kompozytorów, którzy nas nie interesują. Natomiast Rimski-Korsakow w 1875 roku urodzony, przepraszam, 1844 skomponował przynajmniej 15 oper i 14 z tych oper. Oper na folklorze, na pięknym przekazie ludowym, bo takie było założenie tej potężnej gromadki, tych pięciu kompozytorów, którzy zbierali tak zwane byliny, opowieści, legendy, bajki, wszystko. I z tych 15 oper, 14 aż dotyczy, a jest tam i Złoty Kogucik, są tam teksty puszkinowskie, bajka o sałtanie na przykład. Przewspaniały, z pięciu obrazów składających się i najważniejsza muzyka opiewa nikogo innego, jak tylko przygody żeglarza Sinbada. Siedem opowieści żeglarza Sinbada, pięknie skomponowane. Jeśli Państwo będą mieli okazję posłuchać, to falujące morze, tą burzę, pogodę potem, te piękne nuty korsakowskie, to właśnie jest to. Ale Korsakowa wybrałam jeszcze z innego powodu. Mianowicie z takiego, że on bardzo kochał Polskę. Znał, proszę sobie wyobrazić, większość, co ja nie znam, piosenek, które
nuciła i śpiewała Chopinowi przy kołysce jego matka Pujawianka. Skomponował pierwszą kompozycję poświęconą i związaną z Polską, to był jego Mazur. Ale mało jemu tego było. I jeszcze zamówił sobie operę. Ale ponieważ to były czasy mikołajowskie, straszne, wobec tego tekściarza zamówił, żeby to była taka opera, żeby tam nie było polityki. No to powstała opera Wojewoda, co pod tytułem Wojewoda, co nie jest taką wielką operą, w ogóle Korsakow jest u nas bardzo mało znany, także ambitna ona nie jest, a w treści, no w treści jest oczywiście, jest Sielanka, Wojewoda, jest stary Wojewoda, która kocha się w dziewczynie jego syna, jest rywalka, która tą i tak dalej, i tak dalej, tam ktoś kogoś chce zamordować. To nieważne jest ten. Ważne jest, że w tej muzyce nie treść jest z Polską związana, a właśnie muzyka przeszycona polonezami, krakowiakami, polskim folklorem, przewspaniała i ta muzyka, i to jesteśmy wdzięczni Korsakowowi za to. No może żegnając się z tym wątkiem muzycznym, co jeszcze jest tyle pozostawionych tam i tam, może powiem, że muzyka to nie tylko przecież kompozytorzy, ale też i wykonawcy, ale też twórcy, na przykład lutnicy. I tu tylko jedna rodzina jest w tym, że z Mikołajem związana. Mianowicie rodzina, a było to w 1807 roku i te skrzypce mu się zepsuły. I kto naprawił te skrzypce? Ano, polski lutnik mieszkający w Wiedniu o nazwisku Sawicki. Ale nie naprawiał skrzypce. On był tak utalentowany, ten Sawicki, że po prostu skrzypce zrobił na nowo. I tak zrobił, że Paganini w ogóle nie rozpoznał tegoż. Że to jest nie oryginał, nie to, co on dał do naprawy, tylko na nowo zrobione skrzypce. Takie mieliśmy talenty. I jeszcze o jednym talencie wspomnę muzycznym, polskim wątku. Był bardzo genialny, młody chłopczyk, wiolonczelista, Mikołaj Zygmuntowski się nazywał. Urodził się w 1775 roku. Genialne dziecko, wiolonczelista, który już zdążył w kilkunastu latach zawojować i rozsławić swoje nazwisko w Europie, oczywiście w Polsce, w Warszawie występował, bo pochodził z południa. Ale to było nieszczęśliwe dziecko, podobne do Paganiniego z dzieciństwa. Mianowicie był zmuszany bardzo do wycieńczających ćwiczeń i zmarł bardzo, bardzo młodo. Miał zaledwie 15 lat. Tak był zamęczony właśnie przez ambitnych rodziców. Bywa tak. No. Mogę jeszcze potem dorzucić, jak będzie czas, ale już mknę do literatury. Bo tu też jest wiele interesujących spraw. Mianowicie zacznę, zaskoczę teraz Państwa taką rzeczą. Na przełomie XIV i XV wieku żył niejaki Mikołaj z Koźla. To był franciszkanin. Ale franciszkanie, wiadomo, że oni wesołe piosenki.
ale ja chcę Państwu zacytować coś, że to będzie język polski, ale posłuchacie, że do tego języka polskiego, który za chwilę zacytuję, potrzebny jest tłumacz, że jak się rozwija nasza mowa i nasz język. Proszę posłuchać, co Mikołaj z Koźla wygrzebałam, taki oto tekst. No, proszę bardzo, chociaż jedną zwrotkę przytyłam. Chcę ja na Pannu żałować, nie chciała ci trochę dać memu koni owsa. Myśli ty, Panno, bych był mał, u mnie ty wisi jako stał, nożyk przy wietrzycy. Rożże, Panno, świeciczku, przysuszczywa drawiczku, jako pierwo było. Napisane perzynie, damy sobie do woli pywa i medu. Rożże, Panno, kachanec, ochle dawa hned winec, jeszcze li je cał. A którak może cał byci, zarazem i start kici, kto pierwy przybichu? Myśli, Panno, bych był ślep, uderzy mi ja kijem w kesz, wyżenu zajece. Oto mamy język polski na przełomie XIV i XV wieku. Czyż nie fajny? Fajny, bo ja tutaj nawet mam... No, żałować to znaczy poskarżyć się. Mniszli, Panno, tam jest co róż to jest, czy sądzisz, Panno, że... A mam mieczyk przy biedrzycy, to znaczy przy biodrze mam. A róży świeciczku, zapal świeczuszkę, świeczkę po prostu. Przypuszcz przysuczywa drawiczku, poprzećmy drotewkę i tak dalej, czyli gdybyśmy chcieli ten nasz język wstecz, no to byśmy się napracowali ładnie. Chcę Państwu przybliżyć osobę niejakiego Mikołaja Husowskiego. To był, to jest też przełom XVI wieku, bo Husowski się urodził w 1475 roku, a zmarł w 1533 roku, także tak za długo nie żył, ale fajne jest u niego to, że on był związany, też był takim szczęściarzem, można powiedzieć, bo od samego początku, a prawdopodobnie pochodził z takiej mieszczańskiej, ubogiej rodziny i był pod opieką nikogo innego, tylko wielkiego biskupa Erasma Ciołka. A to był nie lada biskup, dyplomata, który osobiście znał, był w bliskich stosunkach z papieżem Leonem X. Papież Leon X to pochodził z Bordziów, a wiadomo co to jest, rodzina Bordziów. No to on tam kościołem się specjalnie nie przejmował, nie zajmował, natomiast uwielbiał polowanie. No i wiedząc o tym, że Husowski to jest talent pisarski, Erasm Ciołek postanowił wyprawić się do papieża Leona z wypchanym żubrem, wypchali pięknego żubra i polecił Husowskiemu Mikołajowi, żeby napisał o żubrze wiersz. A ten nie tylko wiersz napisał, ale napisał cały poemat o żubrze. Nie ma takiego poematu. Tyle, co ja czytałam i znam trochę tej poezji, to po prostu byłam zdziwiona, jak pięknie opisuje wszystko. Najpierw Puszczę Litewską, potem tego żubra w tej puszczę. Najpiękniejsze są sceny z polowania na tego dzikiego zwierza. Ale przeczytam Państwu, jak on pięknie opisuje wygląd żubra. No kto by tak opisał?
I to jest tekst, bo to był poeta łaciński, w języku łacińskim, ale przetłumaczył ten tekst, który za chwilę trochę poczytam, Jan Kasprowicz. A więc pieśń o żubrze, no to jest cały poemat. Najdzikszy stwór ten w puszczach litewskich się rodzi, a cielskiem tak ogromnym odznaczać się zwykł, że kiedy łeb konając zwyciężą pochyli, trzech chłopów może pośród rogów jego siąść. Lecz kark jego olbrzymi zbyt mały się wyda, jeśli byś inne członki z nim porównać chciał. Brodzisko sterczy w strasznych, zwieszając się kudłach. Płomienne ślepia sieją przeraźliwy gniew. Potworny włosiek grzywy spływa po łopatkach, kolana kryjąc sobą przód i całą pierś, lecz jeśli wielkie sprawy mam łączyć z drobnymi, jeżeli się w myśliskich wolno czepiać słów, na kozła rogatego wygląda z postaci, choć z wszystkich widać członków i że z rodu byk, a barwy jest ciemnej, z żółtej oraz czarnej, tak zlała się, że wyszła stąd pośrednia z barw. I co z tym żubrem zrobili? Ale to jest już ładne poczty, takie przystępne dla nas.